i decydował, czy ten samolot w ogóle będzie, czy go nie będzie. Był pan minister Arabski, pamiętacie państwo z pewnością taki moment, kiedy pan prezydent chciał lecieć do Brukseli i pan Arabski się po prostu na to nie zgodził, nie dał samolotu. Pan prezydent musiał wyczarterować sobie prywatnie nieomal samolot, więc tutaj wszystko leżało w rękach premiera. Próba zaprzeczania temu jest żenująca, dlatego, bo jest niezgodna z prawdą. Bywały takie przypadki, że kancelaria prezydenta czy też kancelaria premiera korzystała z czarteru samolotów cywilnych, wtedy kiedy samoloty specpułku przebywały na przeglądach czy też remontach, między innymi w Samarze. Ten samolot był po remoncie, panie ministrze. Ten samolot był po generalnym remoncie nawet, po kapitalnym remoncie i po tym kapitalnym remoncie było 11 bardzo dużych awarii, bardzo zasadniczych awarii, w tym awaria bloku autopilota, który wymieniano metodą chałupniczą. Wymieniono po prostu zły blok autopilota na ten, który uważano za dobry, pochodzący z bliźniaczego samolotu numer 102, a tamten przesłano do naprawy. Te rzeczy są utajniane po dzień dzisiejszy, nie wiem z jakiego powodu. Tak jak większość dokumentów jest utajniana, chociaż przecież na samym początku pan prokurator Seremet nam gwarantował, że wszystko będzie publicznie dostępne, a po dzień dzisiejszy rodziny nawet nie mogą zapoznać się z danymi z parametrów lotu, które nie są żadną tajemnicą, a które tylko utajniane są po to, żebyśmy nie znali prawdy, żebyśmy nie mogli samodzielnie zanalizować całej tej sytuacji, gdyby nie nasi znajomi w Stanach Zjednoczonych, gdyby nie pomoc także wielu polityków z tamtej strony, my byśmy byli zupełnie bezradni, nawet bym nie znał tych danych z pamięci centralnego komputera, nie znałbym danych z TAWS-u, nie znalibyśmy tych ostatnich sekund, dlatego, bo to wszystko jest utajniane po to, żebyśmy byli zaskakiwani, po to, żeby wszystkie karty w rękach miał pan Tusk i mógł nas nimi zaskakiwać. Na szczęście jest inaczej i tą drogą chciałbym serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy się przyczynili do tego, że możemy powiedzieć, w jaki sposób doprowadzono do śmierci prezydenta i najważniejszych osób w państwie. No właśnie, chciałem już się o to spytać, panie ministrze, czy rzeczywiście wszystkie karty w rękach ma pan premier Tusk, czy też nie leżą one u drugiego gracza, ale zanim do tego dojdziemy, chciałem się spytać, kto jest właścicielem w ogóle fabryki remontującej w Samarze Tupolewy? Najbliższy przyjaciel, wielki oligarcha, najbliższy przyjaciel pana premiera Putina, pan Deripaska jest właścicielem tych zakładów. Co więcej, trzeba przypomnieć, że ten samolot był zwykle remontowany gdzie indziej. Po raz pierwszy oddano go do remontu właśnie u pana Deripaski, chociaż wcześniej był remontowany na Wnukowie. To być może zbieg okoliczności, ale zarówno powierzenie tego remontu, jak i sposób jego przeprowadzenia, a zwłaszcza awarie, które później nastąpiły i głębokość tych awarii, istota tych awarii, to, że nad niektórymi w ogóle przechodzono do porządku dziennego. Jest tam taki dokument w Białej Księdze, w której wskazuje się, że jedna z funkcji tego samolotu związana z telefonem satelitarnym, łączność satelitarna nie działa i ostatecznie rezygnuje się z jej naprawienia, bo mówi się, ach, to jest taka usterka pływająca, raz jest, raz nie ma, nie będziemy tego więcej naprawiali. I dopuszcza się ten samolot do lotu, chociaż jest pełna wiedza, że jego istotna funkcja jest niesprawna. Ostatni rejs samolotu Tu-154M do Smoleńska na lotnisko w Siewiernej to również podróż służbowa, dyplomatyczna najważniejszych osób w państwie, a co za tym idzie osób posiadających ogromną wiedzę na temat stanu bezpieczeństwa naszego państwa. To są telefony komórkowe, to są zapewne i laptopy, które często towarzyszą osobom odpowiedzialnym i generują pewną wiedzę. Co się z nimi stało i kto posiada wiedzę na temat stanu rzeczy, tych właśnie atrybutów, nie tyle władzy, ale spełnianych funkcji. Informacji przede wszystkim, zasobów informacji. No, pełną wiedzę posiadają służby rosyjskie, co do tego nie ma wątpliwości. Nie zadbano o to, by zabezpieczyć oczywiście fizyczne możliwości były ograniczone, przecież wszyscy z tego zdajemy sprawę, ale nie podjęto nawet kroków niezbędnych dyplomatycznych, które powinny być natychmiast podjęte. Doszło do tego, że osoba prywatna w istocie, jaką był pan Edmund Klich, który się znalazł tam na miejscu, to on decydował o tym, iż wydano czarne skrzynki w ręce rosyjskie i zawieziono je do Moskwy, chociaż nie miał żadnych kompetencji, beztrosko się do tego przyznał na posiedzeniu komisji w Sejmie. Powiedział, tak, no rzeczywiście nie byłem wyposażony w żadne kompetencje, ale jak mnie spytano, czy można wziąć czarne skrzynki, to powiedziałem, że można, oczywiście, że tak, bo przecież cóż innego miałbym zrobić. No, to wszystko mogło mieć miejsce tylko dlatego, że odpowiednie czynniki w Polsce, minister obrony narodowej, premier, prawda, minister spraw zagranicznych, nie podjęli natychmiast kroków, które powinni podjąć. Ten samolot powinien być nietknięty poza akcją ratunkową. Jak wiemy, niestety, właśnie akcji ratunkowej nie przeprowadzono. Panie pośle, pamięta pan swoją wizytę wraz z przedstawicielami rodzin smoleńskich w grudniu 2010 roku w Brukseli, w Parlamencie Europejskim na wysłuchaniu publicznym? Tak, pamiętam. To był bardzo istotny moment przedstawienia opinii międzynarodowej tego, co wiemy na ten temat. Na czele Parlamentu Europejskiego stoi m.in. Polak, pan Jerzy Buzek. Wielokrotnie pan bywał w Parlamencie Europejskim z tą sprawą, ale jakoś ani razu nie spotkał się pan z panem Jerzym Buzkiem i pan Jerzy Buzek też nie miał możliwości wydelegowania jednego ze swoich 14 zastępców na to spotkanie, by wysłuchać racji rodzin smoleńskich. No, to robiło nieodparte wrażenie ucieczki pana Buzka, pana przewodniczącego Buzka, przed prawdą, przed zapoznaniem się i oficjalnym przyjęciem do wiadomości, co naprawdę się zdarzyło. To nie jest przypadek w tym oto sensie, że my tam przyjechaliśmy w momencie, kiedy weszły w życie zarządzenie Parlamentu Europejskiego, które automatycznie weszło w życie w Polsce i obligowało zarówno Polskę, jak i Unię Europejską do przyjęcia badania tej tragedii przez ekspertów Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego. Myślę, że pan Buzek uciekał przed nami właśnie dlatego, ponieważ to jest jego współodpowiedzialność. To on podnosi także współodpowiedzialność za to, że ten tryb, ten mechanizm badania przez Unię Europejską nie został wszczęty. Oczywiście Unia Europejska może się tłumaczyć tym, że pan Donald Tusk tego nie chce, bo rzeczywiście nie chce. Bo rzeczywiście tak jak odmawia NATO, tak jak odmawia pomocy Stanom Zjednoczonym, tak samo nie chce podjąć żadnych działań w sprawie Unii Europejskiej. Mówię o tym dlatego nie chcę, ponieważ ja natychmiast, gdy weszło w życie to zarządzenie, wysłałem do niego, do pana premiera Donalda Tuska stosowne pismo, zwracając mu uwagę na to, że tacy eksperci niejako są do użytku. No ale to jest tłumaczenie zbyt słabe. Obowiązki, panie ministrze, chcą tego Polacy, chcą tego ponad kilkaset tysięcy Polaków. Dzisiaj już ponad 0,5 miliona. Tak. Dzisiaj to już jest podpisy wyjaśnienia zebrane pod żądaniem powołania Międzynarodowej Komisji przekroczyły już 0,5 miliona osób, które tego się domagają i wszystkie organa władzy na świecie, także na przykład parlamentarzyści Stanów Zjednoczonych przyjmują to do wiadomości. 0,5 miliona ludzi chcą taką komisję wdrożyć. 0,5 miliona ludzi, co tak premier sobie może ich ignorować, nie przyjmować tego do wiadomości, że 0,5 miliona ludzi dąży do wyjaśnienia prawdy, ale to nie o premiera chciałem zapytać się. Chciałem zapytać się też o panią Catherine Ashton. Polska nie leży we Władywostoku, jak to kiedyś przed wchłonięciem przez Unię Europejską nam grożono i straszono nas Władywostokiem, a okazuje się, patrząc przez pryzmat tragedii smoleńskiej, okazuje się chyba, że tak jest, bo pani Catherine Ashton, która jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo, między innymi w krajach Unii Europejskiej, też się nie pojawiła na tym wysłuchaniu, no a Polska nie jest tuzinkowym krajem Unii Europejskiej. Nie tylko się nie pojawiła na tym wysłuchaniu, ale także nie odpowiedziała na żadne z pism w tej sprawie, więc mamy do czynienia z takim bojkotem ze strony bardzo ważnych osób w Unii Europejskiej. Ja naprawdę nie chciałbym w żaden sposób, bo uważam, to jest nie ma dla nich usprawiedliwienia, więc nie chciałbym ich tłumaczyć, ale jest prawdą, że taki niechętny stosunek premiera Donalda Tuska pozwala tym wszystkim urzędnikom powiedzieć, no trudno, to są wewnętrzne sprawy. Polska wybrała w tej kwestii, czy też premier wybrał za partnera pana Putina, zrezygnował z własnego śledztwa, z własnego postępowania, zdał się na postępowanie rosyjskie, więc my nie będziemy interweniowali, suwerenność itd., itd. No to jest pewne wytłumaczenie, które ma podstawy w abdykacji z suwerenności w tym zakresie pana premiera Donalda Tuska. 56 657 0011 i 56 657 0012 to numery telefonów do naszego studia w Toruniu. Dla słuchaczy i dla widzów w Polsce, ci z Państwa, którzy nasz program oglądają poza granicami ojczyzny, wybierają z oceanu 11, w Europie 48 56 i dalej 657 0013, 657 0014. Dzisiaj o tragedii smoleńskiej oraz o Białej Księdze Smoleńskiej Tragedii rozmawiamy z panem ministrem Antonim Macierewiczem, posłem przewodniczącym Zespołu Parlamentarnego do spraw zbadania przyczyn katastrofy rządowego Tu-154M. Zanim odbierzemy telefon, panie pośle, jeszcze sprawa MAK-u. Co to jest za gremium i organizacja? A, tak jak mówi nazwa, to jest Międzynarodowy Komitet Lotniczy, tak ona się nazywa, skupiający większość, chociaż nie wszystkie państwa dawnego Związku Sowieckiego, mający status organizacji wchodzącej w skład ICAO, czyli Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego, ale status osobnej instytucji międzynarodowej, włącznie z immunitetem dyplomatycznym i nie będącej instytucją formalnie rzecz biorąc organizacją państwa rosyjskiego, tylko właśnie międzynarodową. Powiązania biznesowe tej organizacji były wielokrotnie przedmiotem dochodzenia nawet ze strony Dumy Rosyjskiej, która uważała, że jest to organizacja, czy formułowała opinię, że jest to organizacja uwikłana w wiele przestępstw, nadużyć i działań korupcyjnych, zarzucając stronniczość, iż zawsze przy analizie wypadków lotniczych jest tam tendencja do przede wszystkim obarczania odpowiedzialnością pilotów, dlatego że MAK certyfikuje lotniska i certyfikuje samoloty. W związku z tym jest współodpowiedzialne za to, w jakim one są stanie, dlatego najchętniej przerzuca odpowiedzialność na pilotów, którzy zginęli i którzy już nie mogą się w żaden sposób bronić. W tym wypadku to śledztwo, to postępowanie zostało powierzone MAK-owi rozporządzeniem pana premiera Putina 13 kwietnia i jak w raporcie MAK-u jest stwierdzone, rząd pana Donalda Tuska wyraził na to zgodę. Panie ministrze, odbierzmy telefon, słuchamy Telewizja Trwam i Radio Maria. Bardzo proszę. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Mówi Andrzej z Poznania. Pozdrawiam ojca Waldemara i pana ministra Macierewicza. Szczęść Boże. Cieszę się bardzo, że udało mi się dodzwonić i podziwiam pana Macierewicza za odwagę i za upór i całe szczęście, że powstała ta Biała Księga, w której dowiedzieliśmy się prawdy o tym, jak faktycznie było. No nie całe do końca, ponieważ mam duże obawy co do raportu pana Millera, bo to wszystko, co premier Tusk mówi w sprawie tej tragedii smoleńskiej, to zupełnie mi się przypomina to samo, co robili z tak aferą hazardową. Polski rząd dąży do tego, żeby tę sprawę rozmyć i pod dywan zamieść to, żeby Polacy nie dowiedzieli się prawdy. Natomiast dla mnie od samego początku, ja mówiąc szczerze, to bałem się tej wizyty, ponieważ jak miało dojść do dwóch wizyt, to bałem się tej wizyty. Bóg mi świadkiem. Mówię, Boże, żeby się tylko coś nie stało. Miałem złe przeczucie, ponieważ mi przed oczami to przeszły takie dwa momenty. Śmierć pani redaktor Politkowskiej, która była bezkrytyczna w sprawie polityki premiera Putina, no i śmierć Litwinienki w szpitalu londyńskim. A przecież pułkownik Litwinienka to był kolega Putina. On był funkcjonariuszem Federalnej Służby Bezpieczeństwa, tylko że on nie godził się na tą politykę, jaką prowadził premier Putin.